Serdecznie witamy wszystkich hodowców. No, czekamy na gołębie tutaj u kolegi Tomasza Rumińskiego. Właśnie zobaczmy. Lot, który tutaj trwa, to jest lot z odległości 200 kilka kilometrów z Połczyna Zdroju. My tutaj przy okazji obserwujemy tutaj te gołębie w Kosakowie, ale do czego zmierzamy? Tutaj mamy teraz gołębie, o locie mamy oddzielny film, natomiast tutaj mamy gołębie, które Tomasz wystawia na sprzedaż. Mamy 26 gołębi młodych z tego roku, wszystkie o numerze początkowym oddziału 0326, czyli tutaj z Torunia. Mhm. Natomiast o gołębiach powie nam coś więcej tutaj Tomasz, bo oczywiście rodowody i zdjęcia rodziców niektórych też mamy, certyfikaty mamy do 3 gołębi, ale o tym, jakie to są gołębie, z czego one pochodzą, to Tomasz nam powie już sam osobiście. Proszę bardzo. To są gołębie z rozpłodu, po tych najlepszych parach rozpłodowych. To są wszystkie praktycznie już takie starsze gołębie, tam na 3, 4, 6 piórkach, nie? Do spieszenia, czyli już tam w styczniu mogą mieć parę, no i też nie powinno być jakichś problemów zdrowotnych z nimi. No i co ciekawe, właśnie tutaj już próbowaliśmy określić płeć, ale proszę to tak traktować na 90%. No tak patrzymy, czy czasem nic nie leci, nie? No płeć tak popisałem, ale tam może być, że któreś się pomyli. Może być różnica. Tak. I ogólnie gołębie były zaszczepione już mykosalmowirem i na ospę były szczepione. Mhm. Pokażmy tutaj takich, kilka takich gołębi. Jak pamiętasz, to może weźmiemy te takie, co te certyfikaty też masz. Chyba będzie to, między innymi. Wiemy. Tak, 13870. Tak, to będzie samczyk, co? Tak, to już widzę pióro znowu. To jest samiec i to jest po tej mojej głównej parze, 733-304, to jest syn. To jest ta para, co wydaje po prostu te gołębie, które zdobywają. I te ma jeszcze 4 lotka do spierzenia. Fajne, ogólnie takie wyrośnięte, zbudowane mocno gołębie. Do tego jest certyfikat? Tak, jest. Do tego jest. Certyfikat oczywiście z firmy Koba. Do tego gołąbka jest certyfikat, to jest 16835. Też po tej parze? No to za chwilę. Tak. Ciebie podniosę. Oj, nam tu troszeczkę wiatr przeszkadza. Ten gołąb to jest siostra samicy, co była czwarta w A kategorii w tamtym roku. No i ogólnie bardzo dużo z tego leci czołowo i po jej bracia, na przykład teraz samica roczna jest najlepszym lotnikiem rejonu z lotu powyżej 500 km. A powiedzmy jeszcze, bo a propos tej kategorii A, to masz w tym roku właśnie w kategorii A na gołębie dorosłe, jaki masz wynik, powiedz? 17. Koeficjent, tak, także koeficjent. To jest bardzo wysoki, no na razie się jeszcze w Polsce ja nie spotkałem jeszcze z niższym. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeszcze jeden kolega ma taki troszeczkę wyższy, ale to zobaczymy. Natomiast widzimy w kategorii A Tomasza gołębie naprawdę tutaj bardzo, bardzo sprawdzają. No już to będzie czwarty rok z rzędu, pierwszy tam. Dokładnie. Siódmy, drugi, czwarty, no i teraz zobaczymy. Mhm. Tych gołębi jest 26 sztuk, każdy ma rodowód, tam do niektórych są zdjęcia, do których rodziców zdjęć nie ma, ale dziadkowie na pewno są. To jest 18637, to jest syn tej olimpijki za kategorii 70-50 razy brat tej złotej medalistki. Gołąbki zresztą budowane ogólnie. Różnie patrzą. No się teraz bierzą, także do proszę uwagę brać, że te zdjęcia, my nie będziemy ich obrabiać, bo to nie ma sensu, takich gołębi, a każdy sobie będzie mógł zobaczyć. Poczta już ruszyła, podejrzewam, że w poniedziałku już będzie można gołębie wysyłać, także za 2 tygodnie, kiedy te gołębie się aukcja będzie kończyła, będzie na pewno będzie można je swobodnie też już wysłać. Też, że teraz nie ma tych pogód już takich gorących, to jest dużo łatwiej. To jest 16813 samczyk, on też ma 5 lotek. I to jest po samicy 13898, to po tej samicy mam teraz córkę i roczną w drużynie do A kategorii. I jednocześnie też siostra ojca też jest do drużyny, nie? Czyli taki, no, myślę, bardzo dobry gołąb. Ogólnie to są z samych takich najlepszych tych jeszcze par. Jeszcze powiedzmy, przypomnijmy, bo jakby ktoś nie oglądał tych wcześniejszych filmów albo nie pamięta, to Tomasz, powiedz nam, jak ty hodujesz właśnie, bo to jest to ciekawe. Ty pomimo tego, że masz tych gołębi dorosłych więcej, też je parujesz, ale no rozmnażasz tylko te po prostu jajka, zabierasz po jednym jajku. Podkładam, mam tą część gołębi, takich tylko na podkładki, nie? I wtedy z tych najlepszych dobrych gołębi mogę wyciągnąć na 2 razy tyle młodych. A tamte gołębie znowuż nie hodują takie, co mogłyby być gorsze, a tutaj no, starasz się selekcjonować. Jest jakieś z pochodzeniem, z papierami, ale to tak, jeśli nie hodowałem czegoś tam dobrego z tych gołębi, to już nie hoduję z tego. Nie? Dobrze, czyli mamy tych gołębi 26, popatrzmy jeszcze o sobie. My tu tak troszkę zestresowani z tym, bo cały czas w niebo patrzymy, kurde, czy nic nie przylatuje, bo tutaj lot trwa. No ale to będziemy lot sobie tutaj za chwilkę oddzielnie filmili. Także dobrze, mamy tutaj te rodowody do tych gołębi. Aha, zobaczmy, karta własności jest, żeby ktoś z tyłu doklejona. Tak, żeby nie zasłaniała nic tutaj na tym, bo jeżeli Tomek ma tutaj dość dokładnie rozpisane, to po co ma zasłaniać pola z opisem. Dobrze, także na razie dziękujemy, zachęcamy wszystkich do zainteresowania się tymi gołębiami i wzięcia udziału w licytacji. Do zobaczenia, dobry lot.